Dzień dobry Państwu. Nazywam się Klaudia Bielińska. Miło mi jest Państwa zaprosić na film szkoleniowy dotyczący detekcji pojedynczych drzew, określenia podstawowych parametrów drzew. Szkolenia z wykorzystania produktów LIDER realizowane są w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ISOC. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenia powstały na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Firma Proga Consulting jest liderem konsorcjum przeprowadzającym niniejsze szkolenia. Treści zaprezentowane w niniejszym filmie są odzwierciedleniem informacji przedstawionych uczestnikom podczas szkoleń. W związku z tym prezentowane ćwiczenie oparte jest na danych wykorzystanych podczas szkoleń stacjonarnych. Detekcja pojedynczych drzew z określeniem podstawowych parametrów drzew zostanie przeprowadzona w oprogramowaniu NVLIDER. W pierwszej części tego ćwiczenia skorzystamy z narzędzi przetwarzania chmury punktów. Chmura punktów pochodząca z lotniczego skaningu zostanie poddana przetwarzaniu, a na jej podstawie zostaną wygenerowane produkty pochodne, takie jak m.in. pojedyncze drzewa, które zostaną zapisane w formacie shape. W drugiej części tego ćwiczenia dokonamy weryfikacji poprawności wygenerowanych drzew. Sprawdzimy, czy wszystkie drzewa zostały wygenerowane, czy wysokość i rozpiętość korony drzew zostały poprawnie określone na podstawie chmury punktów. W ostatniej części tego ćwiczenia dokonamy manualnej poprawy błędów. Chmura punktów, która reprezentuje drzewo, po automatycznej detekcji powinna również posiadać swój wektor. Wektor, który będzie reprezentował wysokość tego drzewa i rozpiętość korony. Jeśli chmura została zidentyfikowana, ale niestety wektor nie został wygenerowany na podstawie tej chmury, taki wektor będziemy mogli wstawić manualnie, przypisując jemu zarówno wysokość, jak i rozpiętość. Przejdźmy zatem do oprogramowania NVLIDER i rozpocznijmy przetwarzanie chmury punktów i detekcję pojedynczych drzew. Po otworzeniu oprogramowania NVLIDER i wczytaniu projektu, w którym zapisana jest chmura punktów z miejscowości Klępino w gminie Stargard Szczeciński, przejdziemy do przetwarzania chmury punktów w celu wygenerowania pojedynczych drzew. Przejdźmy do zakładki Proces i następnie wybierzmy Process Data, czyli przetwarzaj dane. W głównym oknie Project Properties, czyli właściwości projektu, musimy m.in. wybrać dane, które chcemy wygenerować, wybrać obszar przetwarzania, jak również ustawić parametry przetwarzania. W pierwszej zakładce Outputs, czyli produkty wynikowe, na liście musimy zaznaczyć te produkty, które chcemy wygenerować z chmury punktów. W związku z tym, że naszym celem jest automatyczna detekcja pojedynczych drzew, zaznaczmy na liście więc drzewa. Pozostawmy zaznaczone drzewa. Po prawej stronie możemy wpisać nazwę pliku wynikowego. Domyślnie wpisana jest tutaj nazwa trees, oczywiście możemy wpisać tutaj również drzewa. Natomiast jeszcze po prawej stronie mamy dostępną listę rozwijalną formatów danych, do których możemy zapisać generowane dane. Jest tutaj format CSV, jak również format shape. Wybierzmy format shape. I przejdźmy do zakładki określania obszaru przetwarzania, więc Area Definition. W tej zakładce możemy określić obszar przetwarzania chmury punktów. Może być to cały wybrany przez nas arkusz, bądź może być to tylko wybrany obszar, wybrany fragment całej chmury punktów. Żeby wybrać mniejszy fragment chmury punktów, wystarczy, że narysujemy myszką prostokąt na tym arkuszu chmury punktów. Taki prostokąt możemy również wpisać po wierzchołkach tego prostokąta, bądź możemy zaimportować plik wektorowy, który ograniczy nam obszar przetwarzania. W tym przypadku wybieramy cały obszar przetwarzania, więc wybieramy przycisk Entire Area, który zaznaczy cały arkusz chmury punktów. Następnie przejdziemy do zakładki parametrów produkcji. W tej zakładce możemy ustawić parametry produkcji, dzięki którym algorytmy wyszukujące będą miały w pewnym sensie ułatwione zadanie. Ponieważ akurat w tym ćwiczeniu generujemy drzewa, musimy skupić się na parametrach dla drzew.
W dolnym lewym rogu widzimy wartości parametrów drzew. Wartości wysokości, wartość minimalną i maksymalną, jak również minimalną i maksymalną wartość rozpiętości korony drzew. Algorytm, który automatycznie przetwarza chmurę punktów i automatycznie wyszukuje pojedynczych drzew, opiera się przede wszystkim o numeryczny model pokrycia terenu. I dzięki temu, że mamy tutaj wprowadzone informacje m.in. o wysokości i o rozpiętości, ten algorytm będzie mógł łatwiej określić, które punkty przynależą do klasy drzewa, a które punkty nie. Domyślnie przyjęte są tutaj wartości 1,30 m i 50 m maksymalnej wysokości, natomiast jeżeli chodzi o rozpiętość, to minimalnie 2 m promień rozpiętości, maksymalnie 6 m promień rozpiętości korony drzewa. I takie parametry pozostawmy ustawione. Kliknijmy Start Processing, aby rozpocząć przetwarzanie. Przetwarzanie takiego obszaru powinno zająć około 3 minut. Widzimy teraz, że oprogramowanie rozpoczęło przetwarzanie i rozpoczęło generowanie poszczególnych produktów i wyszukiwanie pojedynczych drzew. Po zakończonym procesie przetwarzania otrzymaliśmy informację, że przetwarzanie zostało zakończone i jesteśmy przełączeni do trybu QA, do trybu Quality Assurance. W tym trybie będziemy mogli zweryfikować poprawność wygenerowanych drzew, jak również dokonać manualnej edycji drzew. W takim razie kliknijmy OK w oknie powiadomienia. Chmura punktów, którą teraz widzimy, jest to sklasyfikowana chmura punktów. Zaznaczmy większy obszar, żeby przyjrzeć się wszystkim wygenerowanym obiektom. Drzewa, które zostały zidentyfikowane i sklasyfikowane, pokolorowane są na kolor zielony. Kolor ciemnozielony pokazuje nam sklasyfikowaną chmurę punktów, natomiast kolor jasnozielony pokazuje nam wektory pojedynczych drzew, które zostały automatycznie wyszukane przez oprogramowanie. W menedżerze warstw oprogramowania EndLeader, który znajduje się po lewej stronie, możemy włączać i wyłączać widoczność poszczególnych warstw. Widzimy wygenerowane warstwy wektorowe i wygenerowane warstwy punktowe. Wyłączmy widoczność drzew wektorów. Widzimy teraz jedynie sklasyfikowaną chmurę punktów. Włączmy teraz widoczność wektorów i wyłączmy sklasyfikowaną chmurę punktów. Możemy zauważyć, że nie wszystkie drzewa posiadają swój wektor. Jednakże, będąc w trybie Quality Assurance, będziemy mogli manualnie wstawić wektor dla tych drzew, które wektora nie posiadają. Spójrzmy bliżej, jak wygląda taki wygenerowany wektor. Taki wektor przedstawia wysokość drzewa, jak również rozpiętość korony drzewa w najszerszym punkcie. Zatem, żeby wstawić taki wektor do wygenerowanej chmury punktów, będziemy potrzebowali informacji o wysokości tego drzewa, jak również o rozpiętości. Dzięki temu, że EndLeader serwuje nam pakiet specjalistycznych narzędzi, chmurę punktów możemy pomierzyć, więc będziemy mogli pomierzyć wysokość każdego drzewa, jak również rozpiętość korony drzewa. Włączmy w takim razie widoczność chmury punktów i spójrzmy, którym drzewom musimy wstawić ich wektor. Widzimy tutaj drzewa rosnące w jednej linii. Możemy zauważyć, że większość z tych drzew ma swój wektor, ale jest też kilka, które tych wektorów nie posiadają. Przykładowo wstawimy wektor dla tego drzewa, które wektora nie posiada. Sprawdźmy teraz, jakie mamy możliwości edycji chmury punktów. Żeby rozpocząć edycję chmury punktów, w tym przypadku akurat, żeby móc również wstawić wektor dla wybranego drzewa, musimy wybrać chmurę punktów, którą chcemy edytować. W związku z tym, że będziemy wstawiać wektor dla tego drzewa, kliknijmy dwa razy lewym przyciskiem myszy, mniej więcej w środek tej chmury punktów. Po dwukrotnym kliknięciu z dostępnej listy opcji wybierzmy opcję New Correction, czyli nowa korekcja. Na liście dostępnych opcji korekcji mamy m.in. Tree Set, czyli wstawienie drzewa, Tree Edit, czyli edycję drzewa, Tree Remove, czyli usunięcie drzewa.
W związku z tym, że chcemy wstawić wektor, musimy wybrać opcję Tree Set, więc wstawienie drzewa. Zauważmy, że po wybraniu tej opcji pojawił się czerwony okrąg. Ten okrąg pokazuje nam rozpiętość korony drzewa. Poniżej w oknie korekcji elementu mamy informacje o promieniu, czyli o rozpiętości korony drzewa i o wysokości wybranego drzewa. W związku z tym ta informacja o rozpiętości i wysokości musi zostać wcześniej pomierzona, żeby wektor, który wstawiamy, był jak najbardziej rzeczywisty. Zamknijmy to okno i przejdziemy teraz do pomiaru rozpiętości i wysokości tego drzewa. Żeby pomierzyć wysokość drzewa, możemy m.in. skorzystać z narzędzia filtracji punktów. Narzędzie filtracji punktów znajduje się na głównym pasku narzędzia oprogramowania NVLeader. Wybierzmy to narzędzie. Filter Points by Height. Po wybraniu tego narzędzia otworzyło się okienko filtracji punktów po wysokości powyżej terenu. W tym okienku możemy zaznaczyć wartość minimalną wysokości punktów i maksymalną wartość wysokości punktów. Należy najpierw zaznaczyć opcję filtracji punktów. Widzimy teraz, że punkty reprezentujące drzewo zniknęły, ponieważ zarówno wartość minimalna i wartość maksymalna wysokości ustawione są na zero. Jednakże, gdy zaczniemy przesuwać suwak wartości maksymalnej, możemy zauważyć, że drzewo wypełnione jest przez punkty. Sprawdźmy teraz, na jakiej wysokości wszystkie punkty wypełnią drzewo. W miarę przesuwania drzewo jest wypełniane przez punkty. Możemy zauważyć, że mniej więcej na wysokości 4,7 metra drzewo zostało wypełnione przez chmurę punktów. W związku z tym najwyższy punkt reprezentujący to drzewo wynosi 4,7 metra. I taką wartość wysokości drzewa możemy przyjąć. Odznaczmy teraz filtrację punktów i kliknijmy Cancel w oknie filtracji, ponieważ gdybyśmy kliknęli OK, wtedy wszystkie inne punkty zostałyby odfiltrowane do najwyższej wartości wysokości 4,7 metra. Znamy już wysokość drzewa. Zajmiemy się teraz pomierzeniem rozpiętości korony drzewa. Rozpiętość korony drzewa pomierzymy korzystając z linijki, czyli z narzędzia Measurement Tool z głównego paska narzędzi NVLeader. Wybierzmy to narzędzie. Aby pomierzyć rozpiętość korony drzewa, musimy pomierzyć odległość pomiędzy dwoma punktami leżącymi naprzeciwko siebie. Zaznaczmy w takim razie jeden punkt znajdujący się na koronie drzewa i zaznaczmy również drugi punkt znajdujący się na koronie drzewa. Po dokonaniu pomiaru, po zaznaczeniu tych dwóch punktów, pojawiła się biała linia zaznaczająca odległość, jak również dostaliśmy informację opisową, w której widzimy, że średnica tej korony drzewa wynosi około 9 metrów 12 cm. W związku z tym promień rozpiętości korony drzewa będzie wynosił połowę tej wartości. W takim razie możemy teraz wprowadzić wartość wysokości i wartość rozpiętości. Wybierzmy ponownie środkowy punkt z korony drzewa. Kliknijmy dwa razy i wybierzmy opcję New Correction, nowa korekcja. Wybieramy opcję Tree Set i następnie poniżej wprowadzamy wartości rozpiętości i wartość wysokości. Wprowadźmy tutaj wartość 4,6, a poniżej wprowadźmy wartość 4,7, wartość, którą pomierzyliśmy. Kliknijmy OK, aby zaakceptować i wektor dla tego drzewa został narysowany. Możemy teraz spojrzeć na chmurę punktów pod innym kątem i przyjrzeć się temu nowo wstawionemu wektorowi. W ten sposób wstawiliśmy wektor chmury punktów, która została sklasyfikowana i przypisana do klasy drzewo, ale nie posiadała swojego wektora. Oczywiście, tutaj możemy również dokonywać innych manualnych korekcji, na przykład wektorów, które zostały już wcześniej umieszczone, które zostały wcześniej wygenerowane dla chmury punktów. Jeżeli na przykład wektor, który został wygenerowany,
ma błędne wartości wysokości czy też rozpiętości, taki wektor możemy poddać edycji i wpisać mu właściwe wartości. Sprawdźmy, jak będzie wyglądała edycja takiego wektora. Aby wyedytować wektor, na przykład ten znajdujący się poniżej przed chwilką edytowanego drzewa, wystarczy, że klikniemy dwa razy na ten wektor i wybierzemy opcję New Correction. Natomiast w tym przypadku nie chcemy ani wstawiać nowego wektora, ani usuwać tego wektora, ale chcemy ten wektor wyedytować. W związku z tym wybieramy Tree Edit. Możemy zauważyć, że rozpiętość korony tego drzewa mogłaby być nieco większa. W związku z tym możemy skorzystać ze strzałek, które pomniejszają bądź też powiększają wartość rozpiętości, tak żeby ustawić rozpiętość korony tego drzewa na nieco większą. W momencie, gdy chcemy zaakceptować nową rozpiętość korony drzewa, wystarczy, że klikniemy OK, a wektor zostanie automatycznie zaktualizowany do takiej rozpiętości, jaką podaliśmy. Ponadto, każdy istniejący wektor drzewa możemy również usunąć. Wystarczy, że zaznaczymy ten wektor, wybierzemy opcję New Correction, czyli nowa korekcja, i w oknie korekcji wybierzemy Tree Remove, więc usuwamy wektor, usuwamy drzewo. Gdy klikniemy OK, wektor zostanie usunięty. Żeby zapisać wprowadzone przez nas zmiany, żeby zapisać aktualną listę wektorów reprezentujących drzewa, musimy zaktualizować plik shape, do którego właśnie te drzewa były zapisane. W takim razie musimy najpierw wyjść z trybu QA. Odznaczmy ikonkę QA na głównym pasku narzędzi NVLeader i z głównego menu NVLeader wybierzmy opcję File i następnie Export. Dokonujemy eksportu drzew, więc wybieramy Trees i w okienku wyboru formatu zaznaczony jest format Shape, do którego właśnie zostały zapisane wektory reprezentujące drzewa. Kliknijmy OK i tym samym plik Shape, do którego zostały zapisane wektory drzew, został zaktualizowany. Więc wektor, którego wcześniej nie było, a który manualnie wstawiliśmy, został teraz również dołączony do pliku Shape. Wektor, który wyedytowaliśmy, został również zaktualizowany, a wektor, który usunęliśmy, został usunięty z pliku Shape. Potrzebowaliśmy zaledwie kilku minut, żeby przetworzyć chmurę punktów w oprogramowaniu NVLeader, dokonać automatycznej ekstrakcji pojedynczych drzew, jak również zweryfikować poprawność wygenerowanych drzew. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na stronę internetową www.szkolenialider.gugik.gov.pl.